Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 35. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu gamingmusic.pl. Z tej strony wita was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Haha, wraca, na pewno się cieszycie. Jak zawsze serdecznie kłania się w pas Mariusz Borkowski, cześć. Mariusz powrócił, powracamy z podcastami dwuosobową ekipą prowadzących. Z urlopu, z takiej wyspy, ale o tej wyspie za chwilę. O tej wyspie tak za chwilę. Na tej wyspie słuchałem naszego podcastu, którego możecie słuchać na Spotify, na YouTube, SoundCloudzie i na wielu innych serwisach streamingowych. Tak, generalnie będziemy... Dobrą robotę odwaliłeś, przyjacielu. Dobrą robotę. Dziękuję. Bardzo dobry podcast. Dobry odcinek o Jakuzie. Bardzo miło się go Dziękuję, słuchało. Ale ja bym tego wszystkiego sam nie dokonał. Naprawdę udali się bardzo goście. To akurat muszę przyznać. Miałem naprawdę fajnych rozmówców i mam nadzieję, że do nas powrócą. Mam nadzieję. Tak, dziękujemy wam chłopaki, że byliście razem z nami. Dziękujemy raczej wam bardzo. Z Pawłem tak naprawdę. Wsparliście go merytorycznie i ogólnie było ciekawie. Tak więc zostawcie swoje komentarze, co sądzicie o 33. odcinku podcastu, o tym jak Paweł z gośćmi rozmawiał o muzyce do serii Yakuza. Jo. Co chciałem powiedzieć? Ty wspomniałeś o wyspie, tak, o malutkiej wyspie, na której ludzie trochę odpoczywają, trochę chillują i właśnie generalnie w sumie taki ten odcinek będzie taki trochę spokojniejszy, wychillowany, bo przyznamy szczerze, że dużo się dzieje wokół nas. No cóż, raz przygotowujemy się do wielkiego koncertu, który został przez nas zapowiedziany. Koncertów, dokładnie, z muzyką z gier z serii już tak naprawdę Ori oraz Cupheada. No i przy okazji również mamy milion innych pomysłów, projektów, które również realizujemy i trochę nam siły to zabiera. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy troszkę wychillować z podcastem, troszkę pogadać na luzie o czymś, ale o czym, no to za chwilę się o tym dowiecie. A tymczasem przechodzimy do stałego punktu programu, mianowicie Mariusz, co tam u ciebie słychać? No ja cały czas troszeczkę staram się nadgonić niektóre zaległości muzyczne, bo powoli zbliża nam się koniec roku, no i trzeba będzie siąść, zastanowić się i wybrać ten album roku. To trzeba usiąść na spokojnie. Tak jest. Ja już naprawdę nie będę mówił o nominację The Game Awards. Śledźcie Twitter Pawła bądź mój lub ogólnie gamemusic.pl, zachęcamy was do śledzenia, ponieważ tam jakby wyrzucamy te swoje narzekania i nie będziemy poświęcać czasu żalu, nie będziemy na to czasu teraz poświęcać. Tak więc jedną nominację przesłuchałem w końcu. Ale zanim do niej przejdę, no to zacząłem, no to na pewno Paweł, ty słyszałeś o tym Unpacking. Tak, jak najbardziej. Teraz o dziwo troszeczkę zrobiła małe zamieszanie. Tak więc miałem okazję przesłuchać ten soundtrack, czyli Unpacking Original soundtrack Jeffa Van Dyka. No i o produkcji dowiedziałem się całkiem przypadkiem i momentalnie zwróciła moją uwagę, zwłaszcza stylistyką gier 32-bitowych, takie sprite'owe elementy graficzne. No i tytułowa produkcja Unpacking no jest niczym innym jak takim uroczym symulatorem rozpakowywania i układania elementów dekoracyjnych i użytkowych mieszkania. No i tak, Pawle, no z ciekawości sprawdziłem tą muzykę, z której po prostu aż bije delikatnymi dźwiękami fortepianu oraz gitary, przekładanymi lekkimi nawiązaniami do chiptuna, muzyki chiptune. No i jakby ona idealnie wpasowuje się w ten taki leniwy, upływający czas spędzony w grze. No ale... Powiedzmy sobie szczerze, jest bez żadnych szczególnych rewelacji. Jest to poprawny soundtrack, nic bez
czegoś, co by zapadało w pamięć, jakichś takich powiedzmy tematów. On jest poprawny i sądzę, że jakby spełnia swoją rolę w grze. Tak więc jakby zachęcam, jeżeli chcielibyście z ciekawości przesłuchać, sądzę, że wystarczy pierwsze trzy utwory do przesłuchania, wystarczą wam, żeby uznać, że, no, że to jest taki soundtrack, który będzie cały w takiej atmosferze. Ty mówisz, ty mówisz o muzyce, o soundtracku, ale to, co jest najważniejsze w Unpacking, to jest przede wszystkim sound design, który po prostu zmiótł, wysadził mój mózg w powietrze. Słuchajcie, autorzy tej gry wykorzystali 14 tysięcy plików dźwiękowych zawierających najprzeróżniejsze dźwięki otoczenia, jakie znajdziecie. Czyli jeśli na przykład wyjmujecie z tego wirtualnego pudełka, no nie wiem, powiedzmy kubek. Tak, wyjmujesz ze swojego pudła kubek i próbujesz go ustawić na jakiejkolwiek powierzchni. To może być podłoga, to może być drewniane biurko, to może być jakiś kafelek w łazience, nieważne. Ten kubek, dźwięk tego kubka stawianego na najprzeróżniejszej powierzchni został odwzorowany w skali 1 do 1. Ja próbuję sobie przypomnieć, czy jakakolwiek inna gra miała tak realistycznie odwzorowane dźwięki otoczenia w ogóle, ale naprawdę nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Gdziekolwiek byś nie postawił jakikolwiek przedmiot na jakiejkolwiek powierzchni, no to tak jakbyś ustawiał ten przedmiot w realu. No, sądzę, że to będzie chyba ten tytuł, o którym za chwilę będziemy rozmawiać. On miał bardzo rozbudowany sound design, ale to może za chwilę, ale słuszna uwaga i dobrze, że zwróciłeś mi, że tak powiem, tutaj uwagę na ten temat, bo uważam, że jak najbardziej trzeba też o tym wspominać w naszym podcaście, bo też nie tylko o muzyce rozmawiamy, ale też o sound designie. Dobrze, teraz nieszczęsny ten drugi album, naprawdę. Słuchajcie, będziecie mnie na pewno w komentarzach komentować, że co ten człowiek opowiada. A zatem, Marvel Guardians of the Galaxy Original Video Game Soundtrack, Richard Jacquet, mam nadzieję, że to dobrze wymówiłem jego nazwisko. No i tak, przygotowując się do przesłuchania tego albumu, miałem obawy. Pierwszą była ta sama produkcja spod znaku Marvela, ponieważ za tymi filmami oraz grami nie idzie w parze dobra muzyka, z bardzo nielicznymi wyjątkami. No tutaj bym powiedział, że Michael Giacchino i muzyka do Doktora Strange'a to jest top 1. Top, no nie ma lepszej ścieżki dźwiękowej z Marvela, tak sądzę, ale to jest moje osobiste zdanie. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą część, no to był angaż samego Richarda Jacquet'a, no, który ponad 10 lat temu skomponował muzykę do 007 Bloodstone. Nie wiem, czy pamiętasz tą grę, bo ona, to chyba było w momencie, kiedy po Casino Royale chyba odniosło taki duży sukces i na bazie tego powstała gra. No i jakby sama muzyka była takim miłym zaskoczeniem, natomiast od tego czasu nic poza tym wartego uwagi kompozytor w moim odczuciu nie napisał. No i nie wdając się w szczegóły, jeżeli chodzi o fabułę, domniemam, że większość naszych słuchaczy, słuchaczek oraz widzów kojarzy markę Obrońców Galaktyki, dlatego sama gra jest tak samo atrakcyjna jak obie produkcje filmowe, bo to jest ciekawe, bo wszyscy jakby spisywali trochę na stratę ten tytuł. To jest prawda, bo biorąc pod uwagę to, jak ta gra była prezentowana i wręcz wpychana do gardła przez Square Enix, chociażby na E3, i to było widać, że oni chcą tę grę jakoś sprzedać po, no cóż, średnio udanej premierze Marvel's Avenger, grze tak, wideo oczywiście. Tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć. Tak, właśnie taki niesmak pozostawił po sobie Avengersi. Tak więc no, wszyscy się spodziewali, że no, to będzie niestety powtórka z rozrywki, a tu się okazało miłe zaskoczenie. No ale niestety jakby już nie mogę tego samego powiedzieć o muzyce, bo jak oba filmy o Obrońcach Galaktyki, a szczególnie pierwsza odsłona, powiedzmy, że sobie cenię. To jest takie dosyć ciekawe, rozrywkowe, zabawne kino.
No to tego nie samego nie mogę już powiedzieć o muzyce do gry, która jest przewidująca, a wręcz kliszowa. I to jest nie tylko bezpieczna kalka pracy Tylera Batesa, czyli oryginalnego autora muzyki do obu odsłon Strażników, a wręcz momentami brzmi bez polotu. No nie rozumiem czegoś. Tyle pieniędzy wpakowano w muzykę, by w całości nagrać ją w Abbey Road z udziałem pokaźnej śmietanki muzyków, w tym chór, a w zamian dostajemy, no nie wiem, no bez wyrazu, smaku, utwory, które tracą na swoim charakterze poza grą. Powiedzmy sobie szczerze, gracze i widzowie, jeżeli chodzi o muzykę, kojarzą i będą głównie kojarzyć licencjonowane piosenki, które idealnie oddają nastrój przygody i ducha zwariowanej ferajdy Star-Lorda. Właśnie te piosenki, ja pamiętam z filmu, że piosenki, bardziej pamiętam muzykę z tą licencjonowaną, czyli te piosenki, niż jakby specjalnie skomponowany ten original score do samego filmu. I z tego co wiem, tak samo jest w przypadku z grą, że jak tylko gdzieś tam recenzje widzę albo wypowiedzi, to wszyscy zachwalają muzykę, ale nie oryginalną skomponowaną do gry, tylko piosenki. No i ja się pytam, skąd ta nominacja? Nie rozumiem, ale tak jak mówię, ja się nie będę na ten temat tutaj rozwodzić, bo jest o wiele ciekawszy temat dzisiaj do omówienia z Pawłem. Pawle, oddaję ci mikrofon. A co ty ostatnio słuchałeś? Wiesz co, ja bym się... Inaczej. Będziemy rozmawiać dalej o Strażnikach Galaktyki, o muzyce do nich, jeśli zdobędą statuetkę z najlepszy soundtrack. O nie, bo to chcesz mi to zrobić? Nie ma rzeczy niemożliwych. Jest wiele rzeczy, które mógłbym powiedzieć o nominacjach, czy to do audio, czy do muzyki oryginalnej, ale to, tak jak mówię, to jest temat na inną rozmowę. Najpewniej, najprawdopodobniej też będziemy o niej rozmawiać, czy to w podcaście, czy na portalu. Oczywiście no, naszym obowiązkiem będzie informować o tym, kto wygrał, kto nie wygrał, ale z całą pewnością poświęcimy temu rozmowę, bo jestem zaniepokojony trochę tymi nominacjami, no ale zobaczymy. A najgorsze, tylko wejdę ci słowo, najgorsze jest to, że powoli ta impreza rośnie, a jak już nie urosła do rangi Oscarów. I to jest troszeczkę taki, powoli się staje wyznacznikiem dla branży, te wydarzenie The Video Game Awards. Nie wiem, czy ty masz takie odczucie. Tak, to bym w ten sposób powiedział, że to jest mocno typowo branżowe wydarzenie. Niby ty masz jakiś głos, ty jako gracz, jako oglądacz możesz oddać głos na te gry, które zostały nominowane. No ale tak jak kiedyś mówiliśmy, chyba nawet właśnie w ubiegłym roku, kto te gry wybiera do listy nominowanych, no wszyscy w sumie wiemy. Także to jest typowo branżowa nagroda przyznawana przez branżę dla branży i tak jak powiedziałeś, ma to już jakiś status taki nagród a la Oscary. No i było, nie było, trzeba, na pewno branża się z nimi liczy, a czy gracze będą się z nimi liczyć, no to już jest w sumie trochę subiektywna opinia, przyznam szczerze. Ja nadal patrzę na przykład na BAFTY, na nagrody BAFTA. Że to jest jedyny ratunek jeszcze. To jest jeszcze jedyny ratunek. Tam widać, tam siedzą ludzie, którzy rzeczywiście znają się i na muzyce, i również można powiedzieć znają się na grach, ale też nie są może przesiąknięci aż bardzo tym, co się dzieje w środowisku. No ale dobra, tak jak mówię, o nagrodach powiemy sobie kiedy indziej. Zostawimy to sobie, kiedy już poznamy wszystkie nominacje wszystkich laureatów. A co u mnie słychać? No cóż, kilka rzeczy słuchaj. Po pierwsze, Chip Tanaka wydał w końcu oficjalnie album do Mani. Jest! To już, mamy to. To już trzeci album z takiej jego małej serii. Pierwszy był Django, wydany chyba w 2017 roku, jeśli dobrze pamiętam. Domingo w 2020, z którego pochodzi utwór Hammerhead, do którego teledysk tworzył Toby Fox, czyli autor Undertale i Deltarune. No i mamy w końcu trzeci album Domani, wydany
No, w dniu, kiedy nagrywamy ten podcast w sumie, przesłuchałem go sobie, mam już go na wishliście, czekam jeszcze, aż przyjdą pieniążki, żebym mógł go sobie wykupić. To jest bardzo fajny hod złożony wszystkim? No, w większości klasycznym grom na NES-a, na Pegasusa, na Game Boya, które wyszły w latach 80. nieco później. Ja w którymś z ostatnich odcinków podcastu wspomniałem o utworze Go Jump, który jest takim hołdem złożonym dla Super Mario. No ale uwierzcie mi, takich hołdów jest naprawdę dużo na tym albumie. Myślę, że warto się skusić. Jeśli lubicie chiptune, jeśli lubicie takie technorytmy, no i oczywiście tytuły retro, to ja jak najbardziej polecam. Chip Tianaka, album Domani, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie wiem, czy to będzie spoiler. Przyznaję szczerze, nie wiem, czy to będzie spoiler, ale jestem w trakcie czytania A Guide to Japanese Role-Playing Games. I jestem, czyli takiej jednej wielkiej encyklopedii gier JRPG. No, bądźmy szczerzy, jestem wielkim fanem JRPG. Mariusz również jest jego wielkim fanem. Nadal nie ma książki. Nie wiem, dlaczego nie masz książki. Ja jestem na razie w tym rozdziale na samym początku. Prawie że na samym początku, kiedy przedstawiane są te gry, które wyszły w Japonii, ale nigdy nie przekroczyły granic ani Europy, ani Stanów Zjednoczonych. I powiem szczerze, to jest naprawdę solidny materiał na może kiedyś fajny artykuł na gamemusic.pl. To jest taki drobny spoiler. Mam coś takiego w głowie, już mi się coś kojarzy, więc już mi się coś takiego otworzy, więc mam nadzieję, że uda mi się to zrealizować. I drugi taki mały spoiler, bardzo malutki spoiler, razem z Mariuszem przygotowujemy jeszcze inny projekt. Nie chcę za dużo zdradzać, na czym on polega. Może ujawnimy się z tym już, mam nadzieję, niedługo. Mianowicie ostatnio słuchałem sobie bardzo dużo muzyki z takich gier. Nie wiem, czy znasz. Powiedz mi, czy znasz, czy grałeś kiedykolwiek. Mianowicie Final Fantasy XII i Final Fantasy Tactics. Znasz, kojarzysz? Paweł. Wiesz, o co chodzi? Paweł, ja nie wiem, jak ja mam ci odpowiedzieć na to pytanie. To tak, jakbyś się spytał mnie, czy kiedykolwiek wymieniałem opony w aucie. Nie wymieniałem nigdy opon w aucie. Nie słuchałem nigdy Final Fantasy XII. Ale powiem tak, że to jest kawał mojego, nie wiem, dzieciństwa albo bycia nastolatkiem. Młodości. Jeżeli chodzi o grę i o muzykę. Młodzi dalej jesteśmy duchem. Ale nie, jak najbardziej. Bardzo dobrze są mi znane te tytuły. Nawet grałem w Final Fantasy Tactics, chyba grałem na kilku wersjach urządzeń. To znaczy grałem jako wersję czarno-białą, już kiedyś o tym mówiłem, przeszedłem w kolorową, przeszedłem na telefonie, na tablecie, czyli to była ta Lion's War chyba bodajże, pod tytułem, gdzie były te wstawki. Zresztą to jest teraz fantastyczne odsłona, no i krążą pogłoski, że odświeżona wersja ma być, że pracują w ogóle na jakąś kompletnie nową wersję. No, krążą te plotki, no. Krążą odgłosy, trzymamy kciuki, żeby coś się w tej mierze zrobiło. No, w moim przypadku to akurat Final Fantasy XII jest takim najbardziej znanym przeze mnie tytułem. Final Fantasy Tactics również oczywiście grałem, ale jakoś chwilę po 12. Ale zostawmy sobie to. To sobie zostawiamy tak. Na kiedyś tam, tak jak mówię, mamy jeden mały projekcik i może kiedyś o nim więcej powiemy. No nie, nawet nie może, na pewno o nim powiemy w bardzo niedługiej przyszłości, ale słuchałem dużo muzyki właśnie z Final Fantasy XII i Tactics, zwłaszcza odpłynąłem przy 12. Ta muzyka do Final Fantasy XII jest potężna, jest przepięknie zorkiestrowana i kiedy słucham ten motyw w Rabanastr, ja czuję cały czas, jakbym chodził po tych uliczkach, po tych wszystkich korytarzach, jakbym zaglądał do tych wszystkich miejscówek, sklepów, bazaru, do wszystkiego i czuję ten klimat. Ja się po prostu rozpłynąłem. Niby to robię dla researchu, ale no
no nie mogłem się powstrzymać, naprawdę fantastyczny soundtrack, fantastyczny album. Jeśli macie okazję, to no cóż, album do Final Fantasy XII jest dostępny na przykład w serwisach streamingowych, także to jest taka moja polecajka, jeśli chodzi o tytuły retro, jeśli tak to mogę nazwać. Zaschło mi strasznie w gardle, ale musimy przejść do naszego głównego tematu rozmowy. Mianowicie, tak jak sami widzieliście i czytaliście tytuł podcastu, dzisiaj będziemy mówić o Animal Crossing, czyli o... W końcu do tego musiało dojść. W końcu do tego musiało dojść. Zwłaszcza ostatnia odsłona Animal Crossing New Horizons zrobiła naprawdę wielki szum społeczny, tak naprawdę. Tytuł pojawił się akurat w bardzo ciekawym momencie, mianowicie jakoś mniej więcej na początku pandemii, w której cóż, dalej jesteśmy. To był jeszcze ten taki okres, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci w swoich domach, mieszkaniach i no cóż, nie mogliśmy wychodzić chyba że do sklepu. I nagle pojawia się Animal Crossing, gra, w której no cóż, chodzimy po swojej własnej wyspie, pielemy grządki, rozbudowujemy całą wyspę, sprawiamy, że jest ładniejsza, piękniejsza, fajniejsza do mieszkania, rozmawiamy z mieszkańcami. No generalnie dużo rzeczy się tam dzieje. Dużo takich rzeczy, których nie mogliśmy zrobić no cóż, w realu ze względu na wspomniane przeze mnie wydarzenie. I stała się hitem. Stała się momentalnie hitem. Ja pamiętam jeszcze przed zapowiedzią Animal Crossing, że przy okazji każdego Nintendo Direct fani Nintendo zawsze pytali: ok Nintendo, kiedy wydacie Animal Crossing na Switcha? To jest ten moment, kiedy powinniście to zrobić. No i w końcu to się udało, gra została zapowiedziana. Fani, przede wszystkim fani zrobili wielki szum w internecie, na Twitterze, na Facebooku, gdziekolwiek, wszędzie. No, rozpływali się nad tą grą jeszcze zanim w ogóle została wydana, ale już widzieli obrazki, już byli podnieceni. Ale tak jak powiedziałem, gra zdobyła potężne uznanie ludzi na całym świecie, nawet takich osób, które nigdy w życiu nie grały w Animal Crossing. I no, ty, Mariusz, byłeś tego świadkiem. No ja jestem taką osobą, która nie grała i nigdy nie grałeś, ja tylko tak. Tak, ja jeszcze tylko, bo wiesz, cały czas mówisz o tym, że gra wzięła szturmem graczy. Prawda jest w tym, że w ciągu tygodnia to jest sprzedała się w blisko 13,5 miliona egzemplarzy. Mhm. I mówimy nie tylko o fizycznych nośnikach, ale też o, że tak powiem, wersji cyfrowej, no bo z racji tego, że pamiętam, że ta dostępność do tych wersji pudełkowych, szczególnie w Polsce, była mocno ograniczona, no chyba, że ktoś sobie wtedy zrobił preorder. I pamiętam jeszcze taką jedną rzecz, bo też mówiłeś o tym, jakie tam elementy robi się, znaczy jakby stanowią elementy rozgrywki, o której też będziemy mówić, ale w głównej mierze się skupimy za chwilę o muzyce i sound designie. Ja tylko chciałem dodać, że jakby chyba najważniejszym tym aspektem był kontakt, możliwość podróżowania między wyspami, tak, i spotykania się z innymi graczami, albo zapraszania tych graczy na swoją wyspę. I to było taki troszeczkę oknem na świat w momencie, kiedy globalnie zostaliśmy zamknięci. Mhm. No, zgadza się. Dokładnie, ale tak, to jest to prawda, co ty powiedziałeś. No, Animal Crossing, tak jak mówiłem, szturmem zdobył nie tylko serca ludzi, ale również media, bo widziałem, że o Animal Crossing pisało naprawdę dużo mainstreamowych mediów. Chyba Wall Street Journal się nawet tym tytułem zajął. W New Yorkerze pojawił się nawet rysunek satyryczny związany z tą grą. Także no, to było coś niesamowitego. Przecież był, pamiętasz, był program, w cudzysłowie, program telewizyjny nadawany na żywo na YouTubie i był prowadzący, robił jakieś talk show z gwiazdami, które specjalnie kupiły Switcha i Animal Crossing i rozmawiały czy o filmach, w których występują, czy o muzyce, którą robią. No, po prostu szał niesamowity to był. Ale zanim do tego doszło,
No to od czegoś tu się musiało zacząć. Ja o historii o Animal Crossing oczywiście opowiem, bo no, nie będę ukrywał i Mariusz to już, nie wiem, czy to wspomniałeś, czy nie, ale z Animal Crossing jestem związany, mocno związany, prawie od początku serii. Dlaczego? Czy od Nintendo 64? Nie. Dlaczego prawie od początku? No to się oczywiście dowiecie. Ale najpierw ciebie, Mariusz, muszę zapytać, bo ty jesteś takim świeżym graczem, ale no wiem, że... Świeżakiem jest. Wiem, że, ale ty jesteś fanboyem. Ty się już stałeś fanboyem. Ja niestety tak, ja muszę przyznać, że... Strasznym człowiekiem, który mnie spamował wiadomościami. Jestem już stracony. Ja już jestem stracony, że chodzi o Animal Crossing. Właśnie, boję się przyznać. I chciałem właśnie ciebie zapytać, jak wyglądał ten twój pierwszy raz z Animal Crossing? Ojej, no wiesz, historia historią, na pewno gdzieś tam pokrótce zaraz powiesz, ale też nie chcemy was zanudzać tutaj historyjkami, kiedy to było, w którym roku została gra wydana, na jakich konsolach, bo ja myślę, że 3/4 naszych słuchaczy i słuchaczek na pewno są sami graczami tej bardzo mocno popularnej serii gier, bądź też i nie. Tak więc na pewno Paweł sklei w kilku słowach całą tą jakby historię. Na pewno warto byłoby też dodać, że cała jakby gra skupia się na punkcie tego, że tworząc swoją postać, ktoś może powiedzieć jakieś porównania trochę do Simsów po części. Wydaje mi się, że można jak najbardziej, jednak z tym wyjątkiem, że na wyspie, znaczy na wyspie, to zależy od której gry, ale w przypadku New Horizon na wyspie mamy antropomorficzne stworzenia, takie zwierzęta, tak? Które nam towarzyszą w tym codziennym życiu. Znaczy, wiesz, jeżeli chodzi o moje takie początki, ja powiem szczerze tak, że zapowiedź premiery gry Animal Crossing na konsolę Nintendo Switch w sumie nie wzbudziła we mnie żadnej ekscytacji. Wiesz, o samej też muzyce wówczas jeszcze niewiele wiedziałem. No i tak sam wspomniałem, niestety później przyszła ta cała izolacja przed światem i trzeba było sobie jakoś radzić w kontaktach międzyludzkich. No i tutaj... już wspomniany na ratunek przyszedł Animal Crossing New Horizon. Kolejna jakby już iteracja serii przez lata zyskuje na popularności. Jakby dzięki temu powolnemu podejściu do rozgrywki i później właśnie nagradzania tego. No i ja na przykład nie jestem sobie w stanie przypomnieć, ale sam tytuł omijałem z daleka z powodu trywialnej rozrywki oraz mało wyróżniającej się muzyki. Ale to było wówczas, tak? Ale to się zestarzało, no o Jezu. No, strasznie się zestarzało. Jak patrzyłem na te poprzednie odsłony... Znaczy ja mówię, że ten twój pogląd się zestarzał strasznie. No, mój pogląd się strasznie zestarzał, no to... Dosłownie, ja teraz kompletnie zmieniłem o 180 stopni mój pogląd. No i po jakimś czasie, pod wpływem jakby impulsu, no wiesz, postanowiłem sam sprawdzić na własnej skórze grę, no, która obecnie zebrała mi naprawdę ponad 500 godzin, nie boję się tego mówić, 500 godzin. Ja pamiętam, że chyba jedna z ostatnich gier, która mi tyle czasu chyba zeżarła, no to może był, nie wiem, któraś tam odsłona Final Fantasy, a może nawet i wszystkie. Być może chyba na pewno Final Fantasy 10 i 7, no ale to były takie czasy, kiedy jednak się trochę więcej miało tego czasu i można było trwonić go na lewo i prawo. No tutaj jak tylko gdzieś tam mam chwilkę, to naprawdę codziennie staram się coś z tą wyspą robić, a już nawet nie mówiąc o tym DLC, o po tych rozszerzeniach, które teraz dodali, to ja już nawet nie chcę tutaj się rozwodzić. No wiesz, niby produkcja jakby o niczym, ale właśnie ta cecha mi się wydaje, że pozwala nam się zrelaksować, uciec, chodzi na chwilę od tych codziennych obowiązków. No i wiesz, zaczynając od zera, wylądowałem na tej wcześniej wybranej przeze mnie wyspie, no, która z czasem staje się takim troszeczkę drugim tutaj wirtualnym domem. No i wyobrażenia tego, co by się stało, gdybyśmy mieszkali też na wyspie, tak, odciętej od cywilizacji. No sama myśl staje się takim troszeczkę katalizatorem do działań i upiększania skromnych swoich własnych progów. No i cały czas w tych naszych działaniach towarzyszą nam te dźwięki przynoszące ukojenie dla uszu, a sound design odgrywa rolę na wzór sesji terapeutycznych, ale o tym jakby za chwilę będę też
mówił tutaj z tobą, Pawle. Ja pamiętam, że jakby moje pierwsze wrażenie było tak, że mnie kompletnie ta gra wciągnęła. Wciągnęła mnie na takiej zasadzie, że mając z tyłu tą kubkę wstydu, która się jakby powiększa, bo ja nawet nie chcę mówić, jakie na razie gry jeszcze z Nintendo ominąłem, ale to wszystko w swoim czasie. Jakoś mnie śpieszyło mi do kolejnej wersji Switcha, Switcha Pro, czy tam nie wiadomo co no, nam mamy Nintendo szykowało. Mamy w co grać, dokładnie. Myślę, że nie ma co płakać i tym bardziej teraz popędzać deweloperów. Ja natomiast tak mnie wciągnęła, bo podobało mi się to, co ja właśnie powiedziałem, ten upływający czas, który jest powolny i to, że nie jesteś w stanie w ciągu jednego dnia wszystkiego zrobić, a szczególnie jak zaczynasz swoją rozgrywkę na tej wyspie, tylko wiesz, jesteś w stanie w przeciągu tam godziny zrobić wszystko, jak grasz na samym początku, no i musisz czekać na kolejny dzień, żeby nie wiem, znowu zebrać jakieś tam powiedzmy zapasy, które pozwolą ci jakby iść do przodu, ten progres gry jest bardzo widoczny z dnia na dzień, co pozwala ci troszeczkę, no, trochę zapomnieć o trochę tym momentami szarym świecie, a szczególnie wtedy, w czasach pandemii pamiętam, to nie znaczy, że wiesz, to był tylko mój jedyna rozrywka, na szczęście. Natomiast to był chyba taki, właśnie to, co ja mówię, ten upływający czas, to jest tak jak, nie wiem, jazda na rowerze, która ogromnie ci sprawia przyjemność, czy jakieś inne pasje, które na co dzień każdy z nas ma, to pozwala tobie taki, wiesz, troszeczkę uspokoić się, wewnętrznie wyciszyć, bym powiedział, a w tym wszystkim nam pomaga na pewno ta muzyka i sound design. Ale o tym też będziemy za chwilę z Pawłem rozmawiać. Tak więc tyle w kilku słowach ode mnie, jeżeli chodzi, wiesz, takie moje pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o Animal Crossing Horizon. Ja sądzę, że ja nie będę wracał na pewno do kolejnych odsłon, bo sądzę, że to jest na razie... Wiem, że dzisiaj też jeszcze o tym będziemy rozmawiać, ale dla mnie to jest chyba na razie, mimo tego, że nie grałem w pozostałe części i wiem, że komentarze są różne, ale dla mnie to jest najlepsza odsłona. Zarówno pod kątem jakby samej gry, już to od razu mówię, tak? Pod kątem samej jakby rozgrywki, rozwoju i też muzyki, tak? Bo przesłuchałem muzykę z poprzednich odsłon i jednak zdecydowanie wolę tutaj. No, tyle, Paweł, tyle, jeżeli chodzi o mnie. Jak na fana, to bardzo skromnie mówiłeś, przyznam szczerze. Jakoś tak. No, co ja miałem? No, jestem fanatykiem, mam tapetę. Z nukami. No, nie, gdzieś tam wiadomo, że kolekcjonuję jakieś gadżety związane z Animal Crossing. Bardzo się cieszę, że udało mi się załapać na oficjalną ścieżkę dźwiękową z Animal Crossing i Horizon. To jest tak na dobrą sprawę pierwsza taka oficjalna, mimo tego, że chyba z Kaka Slidera były wydawane w Nintendo za Nintendo Points, za punkty Nintendo można było kupić. No a teraz oficjalnie przez Columbia Records Nintendo razem z nimi wydali oficjalną ścieżkę dźwiękową i też trzeba było strasznie długo na nią czekać, tak więc cieszę się, że ją posiadam w kolekcji, bo muzyka, tak jak mówię, jest fantastyczna i też o niej za chwilę będziemy rozmawiali z Pawłem. No i też kilka innych elementów, jak między innymi Kaka Slider, tak, o którym na pewno kilka słów opowiemy. A więc nie wiem, czego się spodziewałeś. Myślałem, że skakał po ścianach, wrzeszczeć jak mała dziewczynka, tak? Ojej, najlepsza odsłona, tak? Nie, no. No czy wiesz, no, wiadomo, że są jakieś rzeczy, które archaiczne, które mi się w tej grze nie podobają, ale jakby wiem, czym jest to podyktowane, no bo jakby deweloperzy by wprowadzili te elementy, no to wtedy nie byłoby tego takiej, nazwijmy to, troszeczkę
teraz tak sobie wymyślę, takiej medytacji trochę. Ja wiem, że to są utrudnienia, bo na przykład, wiesz, bardzo prosty przykład, dlaczego za jednym razem nie można, nie wiem, coś tam do ekwipunku, albo spakować czegoś, albo policzyć, a musimy to wszystko, wiesz, robić manualnie, na każdy przycisk trzeba, wiesz, poświęcić chwilę czasu, no ale to jest specjalnie zrobione właśnie po to, żeby gracz skupił całą swoją uwagę na grze i też jakby na tym towarzyszącym nam dźwiękom, tak? O których też będziemy rozmawiać dzisiaj w trakcie podcastu z Pawłem. Więc nie wiem, czego się spodziewać. To ja bym powiedział, że ty jesteś większym fanboyem, bo ty chyba zacząłeś chyba za czasów już Nintendo GameCube'a może grałeś. Blisko, bardzo blisko. Okej, Nintendo DS-a. Dokładnie. Zacząłeś, tak? Ale właśnie... No, czyli jakby dwie odsłony przegapiłeś, bo pierwsza była 2001. Ja właśnie za chwilkę o tym powiem, bo tam Moja historia z Animal Crossing jest mniej więcej tak samo popierniczona jak z innymi jakimiś większymi seriami. No ale fakt, to jest to, na co zwróciłeś uwagę, że w tym roku obchodzimy 20-lecie istnienia Animal Crossing. Bo gra została wydana w 2001 roku w Japonii na konsolę Nintendo 64 i dopiero 3 lata później pojawiła się u nas w Europie. I chyba mniej więcej w tym samym momencie pojawiła się jej ulepszona wersja na GameCube. I to było pierwsze zetknięcie graczy z Animal Crossing, z grą, w której, no cóż, jesteśmy sobie ludzikiem, który mieszka we własnym, no, w prawie własnym domku. Oczywiście, jeśli ktoś... Taki awatar, ja bym to nazwał. Ludzikiem. Zostaje z ludzikiem, który ma własny domek. Oczywiście tu padło porównanie, tu była ta kwestia, że gra jest porównywana do The Sims. Średnio bym się zgodził, ja słyszałem o tych porównaniach, ale tak jak mówię, nikt, kto gra w Animal Crossing, się z tym nie zgadza, trochę się nie dziwię. No, jesteśmy ludzikiem, który ma oczywiście własny dom, musi go umeblować, ale to nie jest tak, że, no cóż, mamy jakieś ogólne menu i kupujemy sobie te rzeczy i stawiamy, nie, na nie musimy zapracować, łowimy sobie ryby, łapiemy motyle, wykonujemy jakieś drobne prace dla Toma Nuka, czyli dla tego shopa pracza, który oferuje nam domek za... Który jest złodziejem z kanarią. Który jest skąpcem i złodziejem. Taka jest prawda. Gość oferuje nam dom, fajnie, wspaniale, mamy domek, ale musimy, no cóż, za niego zapłacić. Ile musimy zapłacić? Dużo. Tak w dużym skrócie, musimy zapłacić dużo. Jak już opłacicie domek, to czy tego chcecie, czy nie, on wam ten domek rozbuduje. Oczywiście za konkretną cenę i też musicie się ją spłacić. Taka kwadratura koła. W rzeczywistości koła. Tyle domy nie kosztują. Z rzeczy tak, dokładnie. Ile trzeba tam zapłacić. Dokładnie. Ludzie, no złoci, tam trzeba tych monet wydać. Gra była innowacyjna pod tym kątem. No cóż, nie tylko była ładna, nie tylko była słodka, nie tylko oferowała możliwość spotkania naprawdę losowych postaci. Tak, to nie jest tak, że uruchamiasz grę i masz i każdy z graczy miał te same postaci, tych samych mieszkańców. Nie. Jak otwieracie konsolę, uruchamiacie grę, no to możecie mieć naprawdę różną kombinację sąsiadów, tak naprawdę, i z nimi mieszkać, żyć, współżyć i sobie z nimi rozmawiać. I jeszcze jedna taka rzecz, to co ty też wspomniałeś, że gra była podłączona do zegarka konsoli. Czyli jeśli w grze był, jeśli w świecie rzeczywistym była 8 rano, no to w grze również była 8 rano i miałeś ten czas rzeczywisty. On w czasie rzeczywistym upływał równocześnie z czasem konsoli. Więc jeśli uruchamialiście grę wieczorem, mieliście późny wieczór, a potwory już chodziły, wydaje mi się, że one chodziły tam z latarniami, czy z latarkami, czy coś w tym rodzaju, no nieważne. A jeśli uruchamialiście ją w środku nocy, no to wiadomo, postacie sobie spały, jedyne co tam było otwarte to muzeum i tak dalej. No generalnie można było... Czasami pogoda tak, nawet. Tak, pogoda Czasami się... Czasami nawet pogoda była dopasowana tego, co widzieliśmy za oknem, a później no, w grze. No to jest akurat takie trochę naciągane, ale tak, no ta pogoda zmieniała się, oczywiście pory roku się zmieniały zgodnie z kalendarzem, także no cóż, to nie jest tak jak w The Sims, że jedna minuta w grze to jedna minuta w prawdziwym życiu to jedna godzina w grze, nie. Czas
czas był równoczesny z tym, który miał miejsce w czasie rzeczywistym i to się ludziom spodobało, że mogli robić na tej wyspie, co im się podobało, rozmawiać z kim się chciało. No i robić najprzeróżniejsze rzeczy, żeby zarobić te pieniążki na meble, na rozbudowanie domu i nie tylko. Także to było pierwsze spotkanie ludzi z Animal Crossing. Druga odsłona ukazała się dopiero w 2005 roku. Animal Crossing Wild World, który ukazał się na przenośnej Nintendo DS i to była moja pierwsza styczność z Animal Crossing. Jak ty to wspominasz w takim razie? Nie pamiętam, jak na tę grę trafiłem. Wydaje mi się, że trafiłem na jakąś wyprzedaż i była w jakiejś niższej cenie dostępna, no nieważne. Uruchomiłem tę grę i w sumie nie wiedziałem, czego się spodziewa. Czytałem recenzję bodaj w Neoplusie, w PSX Extreme, że to jest fajna, troszkę popierdółkowata gierka i no, taka fajna zabawa, żeby uruchomić ją i później wyłączyć i uruchomić następnego dnia i się po prostu nią tak bawić. Ale przyznaję, że moje pierwsze spotkanie z Animal Crossing było takie, że jak już ją uruchomiłem, no to chwalcie pana za tryb uśpienia w Nintendo DS. Grałem w tę grę, później ją składałem, nie wiem, jadłem obiad albo zajmowałem się innymi rzeczami, uczyłem się, później otwierałem ją znowu sobie grałem, znowu zamknąłem, znowu zajmowałem się innymi rzeczami. No to był taki cykl, mój cykl dnia, czyli granie, jedzenie, granie, spanie, granie, jedzenie i tak w kółko, to mniej więcej wyglądało. Ale to było takie doświadczenie, którego ja nie widziałem wcześniej na GameCube czy na Nintendo 64. To było dla mnie jednak coś nowego, to nie było rzeczywiście The Sims, że mogłem w sumie być kim chcę. Wiesz, mój awatar czy mój ludzik ma swój własny dom, mogę sobie posadzić kwiaty, mogę ściąć drzewo, mogę łowić ryby, mogę zarabiać na różne rzeczy, które sobie wstawiam do swojego domku. No, multum rzeczy można było robić. Pamiętam jak pierwszy raz wpadłem do dziury w ziemi. Jeśli ktoś pamięta, to w niektórych miejscach, podobnie jak w obecnym Animal Crossing, jeśli traficie na krzyżyk w ziemi, no to oznacza, że coś się w nim znajduje i trzeba go wykopać. Ja czasami na ten krzyżyk stąpałem, nie zauważyłem go po prostu i w niektórych przypadkach trafiałem po prostu do dziury. Po prostu. Więc moja postać się zakopywała dosyć głęboko. No, trudno, bywa i tak. Pamiętam, jak rozmawiałem ze strażnikami bramy, bo tam są tacy strażnicy bramy. To jest akurat bardzo, bardzo ważna rzecz, że ta gra różniła się od swojej poprzedniczki tym, że miała możliwość rozgrywki sieciowej za pomocą Nintendo Wi-Fi Connection. Więc jeśli szedłeś do tych strażników, powiedziałeś, że chcesz odwiedzić swojego kumpla, no to cóż, musiałeś się połączyć czy to z internetem, czy no, w trybie lokalnym oczywiście, bo Wi-Fi na DS-ie działał jak działał, no w moim domu zresztą również. No i w ten sposób mogłeś odwiedzić rzeczywiście swojego znajomego na jego własnej wyspie. Pamiętam, jak pierwszy raz Resetti mnie opieprzył za to, że wyłączyłem grę bez save'owania. No, mnóstwo naprawdę bardzo, bardzo ciepłych wspomnień. Pamiętam również wizytę w muzeum, tam też zbierało się kości dinozaurów czy motylki, nie tylko. Pamiętam również nocne zwiedzanie muzeum, gdzie był Baltiers, czyli on jest sową, prawda? Baltiers jest sową? Nie, on jest gołębiem, który serwuje wam kawę, KK Slidera, który wyprawia koncert w jego kawiarni. Pamiętam córkę albo wnuczkę kustosza muzeum, która zajmuje się obserwowaniem gwiazd. No mnóstwo najprzeróżniejszych, najmniejszych wspomnień. Ale chyba to, co też miło wspominam, to była właśnie muzyka. Bo i tu się nauczyłem tego, że co godzinę utwór się zmienia. Utwór ten, który grałam w tle. Zawsze jest radosna, zawsze jest spokojna, zawsze jest melodyjna. Ale tak jak mówię, co godzinę ta melodia się zmienia. Tak? Między 12 a 13 jest inna, między 13 a 14 jest inna. W godzinach wieczornych jest jeszcze inna. Tutaj jest jeszcze bardziej stonowana. No prawie brzmi jakby ktoś śpiewał dobranockę. No w sumie tak bym wspominał Wild Worlds ze swojej strony. Nadal tę grę mam.
Uruchomiłem ją ze 2-3 lata temu. Oczywiście cała moja wyspa zarośnięta po kolana. Sąsiedzi się w ogóle zmienili, bo to też jest ważne, że wasi sąsiedzi mogą się wyprowadzić. Możecie ich oczywiście zastopować, ale pod warunkiem, że no cóż, jesteście na miejscu. Ale w tym wypadku no ta roszada była jednak dosyć potężna. Pojawili się coś nowi mieszkańcy, których w ogóle w życiu nie widziałem. No troszkę mi się smutno zrobiło, ale no, jak już trochę błędów naprawiłem, te chwasty wypieliłem, no to te wspomnienia moje wróciły. No dobra, lecimy dalej. Mamy rok 2008. Animal Crossing City Folk została wydana na Nintendo Wii w 2008 roku. Tak, w końcówce 2008 roku. I to była pierwsza gra, w której zastosowano Wii Speak. Pamiętasz Wii Speak? To był taki dodatek do konsoli, dzięki czemu mogłeś prowadzić ze swoim znajomą rozmowę podczas rozgrywki sieciowej. Czyli to jest kolejna jak gdyby nowość. Również grafika, no ze względu na to, że gra pojawiła się na konsoli Nintendo Wii, oczywiście nie jest rozpikselowana, jest bardziej smooth. Pojawiło się więcej miejscówek, do których mogliśmy wejść, które mogliśmy odwiedzić. Pojawiło się no w sumie mnóstwo nowych rzeczy. Przynajmniej tak to widać było i w recenzjach, i w gameplayach, które ja oglądałem. Ta część mnie ominęła, przyznaję. Na Nintendo Wii miałem mnóstwo gier, ale między innymi City Folk mnie ominęło, więc troszkę to pominam milczeniem. Niemniej jednak widziałem na forum fanów, że ludzie bardzo ciepło wspominają City Folk, zwłaszcza pod kątem również muzyki. Muzyka to jest coś, co wśród fanów Animal Crossing zostaje, myślę, że już na zawsze. Taka jest moja teza, ale to już to do tej tezy za chwilkę dojdziemy. Mamy rok 2012. Animal Crossing New Leaf zostało wydane na Nintendo 3DS. Premiera odbyła się w 2013 roku, przynajmniej w Europie. W Japonii pojawił się chyba rok wcześniej, jeśli dobrze pamiętam. To również jest gra, którą ja posiadam, do której też niedawno jakoś powróciłem. Również miałem problemy z chwastami, nie tylko. I to jest akurat ciekawostka, bo to jest pierwsza gra w historii, w której gracz już na dzień dobry został mianowany na burmistrza. Pamiętasz, jak w dodatku New Horizon pojawiła się możliwość, że możesz zmieniać ordynację? No to jest właśnie z New Leaf. To jest właśnie z New Leaf. To jest okay. Rzecz, która została przeniesiona. To jest element. To jest element, który przyszedł z New Leaf. Ale widzę, że nie tylko. Bo oprócz tego miałeś możliwość odwiedzenia miasta. Dosłownie odwiedzenia miasta. Szedłeś do takiej alejki, przechodziłeś przez most, który graniczył tą wyspę, czy ten półwysep, na którym mieszkałeś. Przechodziłeś przez ten most i trafiałeś na alejkę, gdzie dostawałeś mnóstwo jakichś sklepów. Czyli były na przykład sklepy z ubraniami, które również są w New Horizon. Barbershop, co tam jeszcze? Sklep chyba z meblami, ze skarpetkami i butami. I nie tylko, także było tego naprawdę mnóstwo i to była też taka nowość. Już widzę, że w New Horizon powolutku, bardzo powolutku te rzeczy powracają do łask i myślę, że z czasem przyjdzie ich jeszcze więcej. Również New Leaf bardzo ciepłe wspominam, zwłaszcza za możliwość bycia burmistrzem i uprzykrzanie ludziom życia, bo można było osadzić taką, a nie inną ordynację. Można było mieszkańca dosłownie wydalić z wyspy, z danego domku, jeśli uznaliśmy, że mieszkaniec jest prawdziwym upierdliwcem i utrapieniem. No ale wiadomo, bycie burmistrzem to nie tylko zabawa, to również obowiązki. Mnóstwo ludzi miało do nas jakąś sprawę, przynieś, podaj, pozamiataj, tak jak w poprzednich odsłonach, ale nie tylko. Trzeba było również rozbudować naszą wyspę, jakoś ją upiększać i tak dalej, i tak dalej. No, czyli już mieliśmy taką podstawę do Animal Crossing New Horizon, który ukazał się 8 lat później, w 2020 roku. To jest pierwsza gra na konsolę, która osiągnęła wynik 5 milionów sprzedanych egzemplarzy w ciągu miesiąca od premiery, tak jak już wspomnieliśmy z Mariuszem.
Najlepiej sprzedający się tytuł na Nintendo Switcha, najszybciej sprzedający się na Nintendo Switcha, który podbił serca nie tylko fanów, ale również ludzi, którzy z Nintendo nie mieli nigdy nic wspólnego. Ale nie pobił Mario Karta, jeżeli chodzi o ogólną sprzedaż. Jeszcze nie. Mario Kart dalej ma chyba 35 milionów wyśrubowane. Jeszcze nie, dokładnie. No jeszcze myślę wszystko przed nimi. Myślę, że jeszcze będzie kilka DLC-ków na spokojnie. Także wiesz... No nie, no z tego co ja wiem, no to było, to już nie mają rozwijać, tak? New Horizon, niestety. Kłóciłbym się. Jest jeszcze parę takich rzeczy, które były w poprzednich odsłonach i myślę, że one z czasem pojawią się w New Horizon. To jest właśnie, w tej części akurat jest najfajniejsze to, że ta gra jest traktowana trochę jak usługa. Czyli ona jest mimo wszystko wspierana przez deweloperów. To nie jest tak, że wydadzą grę i wsio, tylko jest ona naprawdę realnie wspierana przez ich twórców, również przez graczy, którzy mówią, co im się podobało, co nie podobało. Ja bym jeszcze, wiesz, zanim przejdziemy jakby do drugiej części, czyli chyba tej kluczowej naszego dzisiejszego spotkania, czyli gdzie będziemy rozmawiać o muzyce i sound designie, to ja bym tylko jeszcze chciał dodać, bo zacząłeś mówić o takich elementach, które poprzednie odsłony tej serii miały i sądzę, że dlatego ja powiedziałem, że to jest najlepsza odsłona w moim przekonaniu, ponieważ deweloperzy wzięli wszystkie takie bardzo istotne elementy z tych poprzednich odsłon i stopniowo je zaczęli jakby wklejać do tej gry, bo poprzednie części jakby nie miały tego chyba elementu, że gdzieś tam wylądowałeś na wyspie albo wylądowałaś i tutaj jakby to jest ta nowość, tak, która pozwala nam na przybudowywaniu tej wyspy, rozwijaniu z nią elementów i pod kątem zarówno tam powiedzmy architektonicznym, jak i powiedzmy projektowaniu innych elementów, począwszy od małego kubka po drzewa. Ja się nawet zacząłem śledzić niektóre japońskie kanały, gdzie Japonki opowiadają o tym, jak w duchu zen najlepiej drzewa sadzić, żeby lepiej las wyglądał, tak? Na serio. Zacząłem takie filmy oglądać, z których poszerzać swoją wiedzę na temat drzewek. Z kolei moja ukochana narzeczona się śmieje, że no niestety drzewka jest sama grafikiem i mówi, że no niestety, ale drzewka im się nie udały pod kątem wyglądu, ale to już jest kwestia spórna. Jeżeli chodzi właśnie o te takie elementy, oni bardzo dużo... Właśnie to jest wszystko, co jest najlepsze w Animal Crossing, sądzę. Czyli co o tym powiedziałeś, że muzeum, co już było w poprzedniej części, czy kawiarnia, bo już była. Nie wiem, nie pamiętam, czy było nurkowanie w wodzie, że można było nurkować i zbierać podwonne te... Nie pamiętam. Przyznam szczerze, że nie pamiętam. Teraz to mi wyleciało z głowy. Wydaje mi się, no, ja też tak, ja wydaje nie mi wiem, się, że było, ale nie głowy, wiem, bo nie grałem, tak jak mówię, głowę sobie uciąć nie dam. Ja cały czas marzyłem o tym, że będzie łódź podwodna, że będzie można łodzią podwodną nurkować i tam już jakieś minigry będą, ale wiem, to są marzenia ściętej głowy. I to jest, tak powiem, podsumowując z mojej strony, to jest najlepsza odsłona właśnie przez to, że skupia te wszystkie najlepsze elementy, co Animal Crossing od zawsze dodawało i na przykład nawet ten DLC, które zostało dodane, no to przecież był oddzielny dodatek na Nintendo 3DS-a wydany i oni po prostu, wiesz, go rozwinęli i wrzucili go do Animal Crossing właśnie New Horizons. Tak więc, no... Czego chcieć? No polecamy, tak? Jeżeli szukacie gry, która pozwoli wam się wychilloutować, zrelaksować, nie wymaga od was jakiejś specjalnej zręczności. To najzabawniejsze jest to, że ktoś może powiedzieć, to jest gra dla małych dziewczynek. Nie. No nie, właśnie nie. Ja naprawdę gram w... czasami mega brutalne gry pokroju Doom Eternal, ale potrzebuję, to jest w ogóle ciekawostka, bo te dwie gry miały też swoją premierę w tym samym dniu chyba. I się wzajemnie jakoś wzajemnie się uzupełniają. No. Tak, zresztą mnóstwo memów, filmów powstało.
I właśnie wręcz przeciwnie. Znam osoby, które mają rodziny, założone dzieci albo są starymi wyjadaczami, jeżeli chodzi o metal, i to grali w Animal Crossing. Gram z tymi osobami, tak? Więc wręcz przeciwnie, to jest mega relaksująca gra, która no nagradza to, że jesteś cierpliwy, cierpliwa i co? I chyba możemy przejść do muzyki, do sound designu, chyba że ty coś jeszcze chciałeś. Właśnie chciałem zrobić takie drobne przejście, to co powiedziałeś, że to jest najbardziej chillowata seria gier ever, tak naprawdę, że zajmujesz się jakimiś swoimi rzeczami, rozmawiasz sobie z mieszkańcami, chodzisz sobie po tej wysepce, półwyspie, czy po czymkolwiek, po swoim domku. Po helu, Zajmujesz się naprawdę tak, w sumie takimi trochę małymi pierdołami, które do niczego w sumie nie prowadzą. No bo co, sadzisz kwiatki, łowisz ryby, robisz takie naprawdę chillowe rzeczy, ale przepraszam cię, łowisz ryby, żeby mieć później w muzeum zebrane wszystkie ryby. Raczej spłacić tą manuka. Akwarium. No. Ale to jest prawda, że robisz mnóstwo takich chillowych rzeczy i to, co w tym wszystkim pomaga, to jest ścieżka dźwiękowa. Ona jest bardzo spokojna. Ona gdzieś istnieje w tle, ale nie jest inwazyjna. Łazi ci po tych uszach. Ty w zasadzie możesz nic nie robić. Możesz położyć się na leżaczku, w grze oczywiście, na leżaczku, usiąść sobie i po prostu niech ta gra sobie leci. I słuchasz jednocześnie tej kojącej, spokojnej muzyki porannej albo tej troszkę bardziej skocznej, popołudniowej, czy tej naprawdę już mocno wyciszonej, tej wieczornej, z odgłosami natury, tak naprawdę. Nie wiem no, jak ty odbierasz. Bo... Wiesz co, no... bo ja się zastanawiałem o tym aspekcie, jak dzisiaj będziemy rozmawiali o muzyce i sound designie, i ja sądzę, że Animal Crossing to jest świetny przykład takiej produkcji, która by stanowiła stanowiłaby taką zawartość troszeczkę akademicką, jeżeli chodzi o muzykologię, troszeczkę o muzykę i też troszeczkę o sound design. No, prawda jest taka, że każda chwila spędzona na tej wyspie przynosi takie podprogowe ukojenie. No przecież ty wiesz, otaczający nas zewsząd ten sound design i też jakby muzyka ma na nas taki kojący wpływ. No najczęściej ta oprawa muzyczna w New Horizon brzmi jak takie miniaturowe ambienty, ale jakby nie jest wymagająca. No zawsze, wiesz, wszystkie te cechy użyte i ubogie instrumentarium jakby sprawiają, że jest taka skompresowana i przez to łatwo zapada w pamięć. Ona jest prosta, ona nie jest banalna i co jest ważne, jeżeli dobrze pamiętam, praktycznie w całości była nagrana w studiu przez sesyjnych muzyków. No i wiesz, odnoszę wrażenie, że jakby pewna część tych utworów została trochę skomponowana w takim duchu minimalizmu, którego właśnie słynie daleka Azja, a tutaj szczególnie w tym wypadku Japonia. I wiesz, jest kilku kompozytorów i kompozytorek, bo też trzeba powiedzieć, że kompozytorzy i kompozytorki skomponowały muzykę do Animal Crossing. Niestety nie znam imię, nazwisk teamu odpowiedzialnego za sound design, ale o sound design też za chwilę będziemy rozmawiać z Pawłem, bo sound design jest tak ważny, tak samo ważny jak muzyka. Jest potwornie ważna. Ona jest tak naprawdę integralną częścią soundtracku. Jest bohaterem też gry, jest takim narratorem. To jest to, co powiedziałem. Jak sobie siedzicie w środku gry i słuchacie muzyki, musicie również słuchać w to, co się dzieje również dookoła was.
czyli ten szum wiatru na przykład, przez który porusza gałęzi dźwięk, ten szum fal, kiedy stoicie na plaży, te wszystkie robaki, świerszcze, które latają wokół was, no to, tego jest po prostu multum. Tego jest naprawdę multum. Jeszcze na przykład te dźwięki spadających kropel deszczu, nie tylko na zewnątrz, ale również kiedy jesteście w domu. Kiedy jesteście w domu, siedzicie na kanapie i słyszycie te krople, które odbijają się od dachu. To jest po prostu coś fenomenalnego. Serwis Kotaku zrobił coś takiego, że stworzył materiał wideo pokazujący, jak bardzo nie tylko muzyka, ale również sound design w grze odpowiada temu fenomenowi ASMR. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem ten skrót. ASMR. Nie chcę. No, wydaje mi się, że wydaje mi się tak, ale to tak, też za chwilę ASMR, czyli sprawdzić, ten to w dużym skrócie to jest takie zjawisko bardzo przyjemnego takiego mrowienia w okolicach waszej głowy, kiedy podprogowe, kiedy ktoś wam szepcze na przykład przez mikrofon. To jest takie, jest multum takich materiałów na YouTubie, naprawdę. Możecie sobie sprawdzić, to jest coś niesamowitego. I Kotaku zrobił to w przypadku muzyki i dźwięku z Animal Crossing i to brzmi po prostu bezbłędnie. Czyli masz tam te dźwięki wiatru, które tak jak wspomniałem kołyszą drzewa, masz ten szum fal, kiedy jesteś na plaży, czy również wiatru, kiedy odwiedzasz łąkę z kwiatami, kiedy również te dźwięki kroków, które wydaje twoja postać, kiedy na przykład chodzi po jakiejś posadzce, na przykład w muzeum, i słyszysz również to echo w tym muzeum, kiedy te kroki się odbijają, te krople deszczu i tak dalej, to brzmi po prostu fantastycznie, fenomenalnie. No, długo szukałem takiej gry, która miałaby podobno kojące efekty dźwiękowe, ale naprawdę trudno było mi coś takiego znaleźć. Animal Crossing to jest właśnie taki idealny tytuł do takiego mocnego chillu. Szczególnie na przykład myślę, że może jak ktoś ma jakieś skorzenia albo problemy, to moim zdaniem problemy natury, troszeczkę takiej powiedzmy, nie wiem, psychologicznej, to znaczy ona właśnie bardzo uspokaja i to jest właśnie to, jak ty powiedziałeś, ten ASMR, czyli takie zjawisko przyjemnego mrowienia w okolicach głowy, szyi, innych obszarach jakby naszego ciała. Jeszcze jest takie zjawisko, tylko... jeszcze jest takie zjawisko, czy raczej taki rodzaj takiego szumu akustycznego, nazywa się szum biały. Wiesz, na czym polega, że puszczasz sobie jednolity właśnie taki dźwięk, który ciebie... Ścieżkę. Tak, ciebie ukoi, na którym ty się po prostu skupiasz i cały świat wokół ciebie po prostu przestaje istnieć. Tak, ja mam na przykład takich sąsiadów, którzy lubią sobie włączyć telewizor o godzinie 22 na cały regulator. No to co ja mogę zrobić? To puszczam sobie właśnie taki biały szum, skupiam się na nim i już tego telewizora w ogóle nie słyszę. Ja już jestem w tym lesie, ja już jestem nad tą rzeką i słyszę po prostu te dźwięki, które mnie otaczają. To jest coś... To jest można powiedzieć... To, co powiedziałeś, to jest coś, co może pomóc w takiej terapii domowej nawet. Tak, i dlatego ja sądzę, że dużo osób też po części gra w ten tytuł, bo ono jakby ucisza, uspokaja trochę wewnętrzne nerwy. Nawet nie tylko gra. Jak zacząłem interesować się Animal Crossing, zacząłem w niego grać, to widziałem, że na kanałach YouTube, zanim Nintendo zaczęło swoją szarżę z walką o prawa autorskie, było całe mnóstwo takich kanałów, które zawierały nie tylko dźwięki z gier, ale również ścieżkę dźwiękową. Także jak miałeś ochotę posłuchać sobie wszystkich melodii, które były grane między godziną 10 a tą 12, to po prostu wchodziłeś sobie na YouTube, szukałeś sobie takich utworów i je po prostu słuchałeś
jednocześnie, nie wiem, czytając książkę, odrabiając lekcje, czy zajmując się innymi rzeczami. Teraz widziałem jakoś, nawet stosunkowo niedawno, że istnieją takie kanały, które puszczają taką muzykę na żywo, live, przez całą dobę. Tak jak te wszystkie, jak one się nazywają? Lofi hip-hop motywy. Także jeśli lubicie klimaty lofi hip-hop, no to znajdziecie oczywiście takie kanały, gdzie puszczają taką muzykę na całą dobę i rzeczywiście czujecie przy nich chill. Ale również znajdziecie takie kanały, gdzie usłyszycie muzykę właśnie z Animal Crossing. Może nieco trochę przerobioną ze względu na Nintendo i prawa autorskie, ale no, również robią robotę. I widać, że to ma bardzo dużą popularność. Słuchaj, ja bym sobie jeszcze podzielił trochę na takie punkty, jeżeli chodzi o ten cały świat otaczający nas zewsząd dźwięków w New Horizon. Pierwszym takim punktem dla mnie byłby już tutaj po części przez ciebie wspomniany ten ambient, czyli dźwięk natury zewsząd nas otaczający, czyli dźwięki poruszających się drzew, które falują pod wpływem wiatru. Jak tylko staniemy koło nich, to słyszymy to. Czy chociażby dźwięki fal na plaży. Czy chociażby właśnie dźwięki owadów, zależy od pory roku. Jak na przykład jest lato, no to słychać cykady. Czy jest na przykład, nie wiem, wiosna, bo wczesna jesień, no to świerszcze gdzieś poniekąd gdzieś tam słychać. Więc naprawdę każdy element tej gry jest, no zewsząd nas otaczają te dźwięki ambientu, czy dźwięki jakby tej natury. I to naprawdę, jeżeli kiedykolwiek zaczniecie grać lub już graliście i jeszcze tego może, nie wiem, zdarzyło się wam tak, że nie zwróciliście na to uwagę, bo nie wiem, może niektórzy z was nie grają na przykład z muzyką i dźwiękami w tyle, tylko puszczacie swoją jakąś tam powiedzmy playlistę, to tutaj z Pawem jakby najbardziej zachęcamy do zmiany tego i ponieważ naprawdę nie nadaremno to zostało tak... Nie na daremno poświęcono tyle czasu na to, żeby później te osoby jakby, nie wiem, straciły okazję albo nie doceniły tego. Naprawdę docenicie to, grając ze słabkami, szczególnie ze słabkami. Ja tu się lekko wtrącę. Kiedyś powiedziałem przy okazji któregoś z podcastu, że jeśli chodzi o sound design, to nie jest mój temat. Ja się zajmuję głównie muzyką, sound designem, zajmują się ludzie mądrzejsi ode mnie i zwykle na dźwięki w grach nie zwracam uwagę, ale taki tytuł jak właśnie Animal Crossing no, robi jednak dużą różnicę rzeczywiście i to jest to, co prawda jest to, co Mariusz mówi. Nawet jeśli się nie interesujecie, nie zainteresowaliście się nigdy sound designem, dźwiękiem z gier, no to myślę, że dla Animal Crossing nie tylko zrobicie wyjątek, ale powinniście zrobić. Ewidentnie widać, że poświęcono na to mnóstwo czasu, mnóstwo energii, żeby no, przede wszystkim wam to się podobało, nie twórcom gry, ale przede wszystkim żebyście to właśnie wy czuli się dobrze w świecie, w którym oni stworzyli. Tak. Kolejnym takim punktem to są głośniki urządzeń, czyli muzyka diegetyczna. Czyli tak, jakby trzeba by było też wyjaśnić, o co mi chodzi. Czyli tak, jest wyróżnia się dźwięk o charakterze niegetetycznym bądź diegetycznym. No i tak, w pierwszym przypadku pochodzi on spoza świata przedstawionego w grze, czy tudzież w filmie, no i nie jest słyszalny dla postaci występującej w grze. W drugim jest on po prostu częścią gry. Pierwsza to jest kategoria, obejmuje więc komentarz narratora, efekty dźwiękowe, o których tutaj już omówiliśmy, dodane dla dramatyzmu.
czy wreszcie jakby muzyka słyszalna tylko przez gracza, czyli druga kategoria, to wypowiedzi postaci, efekty akustyczne i muzyka, która ma swoje jakby takie źródło w świecie gry. No i każdy z tych elementów to jeden z najsilniejszych czynników wpływających na rozgrywkę, czyli zanurzenie się w świecie przedstawionym. Czyli takim przykładem jest chociażby, jesteśmy w pokoju i stawiamy na przykład, nie wiem, boombox albo jakąś wieżę i stamtąd puszczamy utwór. I on się właśnie staje jakby taką tą muzyką diegetyczną, tak? Czyli jesteśmy w pokoju i oprócz tego, że mamy muzykę, która do nas dochodzi, bo jest częścią jakby gry, to jakby wstawiamy pewien taki element i to jakby rozbudowujemy w tym sensie. I sądzę, że to jest niesłychane, że my możemy, że ta gra została tak rozbudowana, rozwinięta do takiego elementu, że taka jedna rzecz zmienia całkowicie jakby koncepcję. Teraz dodali te takie imbryczki, które grają i śpiewają, które tam trzeba zakopać. Tak, gyrosy. Tak. Tak, zakopujesz i zbierasz. One już były w poprzednich częściach. Wydobywają. To już tylko wspomnę. Tak, one były dokładnie. Tak, to nie żadna nowość, wiemy o tym, ale to wiesz, każdy jakby ma swoją tonację, jak gra w jakiejś tam powiedzmy i wiesz, przez to jak, nie wiem, zbudujemy sobie kolekcję, to naprawdę możemy stworzyć jakiś utwór. To jest naprawdę banalne, można powiedzieć, że to jest banalne, tak? Ale z perspektywy designerskiej, to jest mnóstwo ogromnej pracy i nie wiem, ile osób to doceni, ale te osoby, które szczególnie zwracają uwagę na muzykę, to docenią to. Kolejnym bardzo, no i właśnie rozmowy, w ogóle jak rozmawiamy, każda postać mówi w swoim jakimś tam powiedzmy dialekcie i każda postać ma jakieś brzmienie, tak? Nie jest, to jest bardziej takie pomrukiwanie, tak? Bo jakieś tam wysokie, niskie, przekształcone, no ale każdy jakby ma jakby swój własny język, swój własny dialog, tak? Mimo tego, że tylko widzimy gdzieś tam wyskakujące chmurce napisy. To jest niesłychane. Ktoś by powiedział, a pierdoła. No właśnie nie. To nie jest pierdoła, bo naprawdę jak zwrócicie na to uwagę, to ogromnie jakby zmienia jakby odbieranie pewnych postaci, tak? Bo te dźwięki też nadają pewien charakter postaciom New Horizon. Kolejny element. Sound design. UI. Przecież jak się wchodzi do swojego ekwipunku i przesuwa się tą rączką, no to słychać oddalający się, przybliżający się dźwięk i zależnie od tego, jak będziemy poruszać się. Czy nawet, nie wiem, mamy te elementy, że tam możemy rysować, tworzyć swoje własne jakieś designerskie patenty, to też jest inny dźwięk. Naprawdę, takie małe pierdoły, ale jak robią ogromną różnicę w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, spędzamy przy tym kilkanaście czy kilkadziesiąt minut. Ale jeszcze one nie przeszkadzają kompletnie tobie, tak? To nie są takie śrubokręty, jakby ktoś ci miał, wiesz, wiercać w ogóle. Ale to jest jeszcze, specjalnie ja ci tu wejdę słowo, to jest jeszcze jeden ten element gameplayowy, kiedy możesz ustawić sobie własny hymn swojej wyspy. Tak, to znaczy, że możesz bawić się po prostu dźwiękiem, możesz tam wstawić cokolwiek. Ja na przykład wstawiłem u siebie motyw Suikodena. Bo i dlaczego nie? Ja mam Sponio. O. Na 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 na. Ze studia tak, Gimby oczywiście. Istnieje strona internetowa, czy nawet kilka takich stron, gdzie możecie takie dźwięki sobie stworzyć i po prostu. Panie, jaka strona nie istnieje? Nuxon, jak Jezus. Amazon. No i oczywiście tak, strony dotyczące spekulacji rzepy i tak dalej, tak, ale właśnie z tym... O rzepie nie mówmy. Ja już wszystko sprzedałem na szczęście. 13 milionów ale do przodu. Ja jestem pod naprawdę ogromnym wrażeniem tego, jak gracze są kreatywni. Ja nie tylko mówię o tych wszystkich obrazkach, tak. O tych
paternach, na tych wszystkich wzorach, na koszulki, spodnie i tak dalej, ale również na te melodyjki, które przygrywają w, praktycznie w całym mieście, czy kiedy wybije godzina 12 na przykład. Jestem pod naprawdę ogromnym wrażeniem tego, jaką ludzie też mają wiedzę, jak stworzyć taką muzykę i że potrafią komponować. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak ludzie potrafią tworzyć wszystko w zasadzie, z niczego. No ta gra ja myślę, że ta gra uruchamia pewne jakby takie elementy tkwiące w nas, o których może wcześniej nie widzieliśmy. Owszem, są jakieś rzeczy, które nas ograniczają w tej grze, ale jest mnóstwo innych rzeczy, które uruchamiają w nas taką kreatywność, która jest później nagradzana. I tutaj właśnie chciałem powiedzieć o kolejnym, ostatnim elemencie, czyli muzyka nagradza gracza za ciekawość i odkrywanie tych miniaturowych dźwięków na tej wyspie. No bo po pierwsze tak, muzyka w tle zmienia się wraz z rozwojem ratuszu. Nie wiem, czy pamiętasz, ale gracze, którzy grają albo dopiero będą zaczynać grać, to zaczynacie w namiocie. I ratusz jeszcze, czyli ogromny taki budynek, w którym później się załatwia wszystkie sprawy administracyjne, to zanim się do niego dokopiecie, bo to naprawdę dosłownie trzeba się dokopać, w sensie tyle trzeba zarobić tej mamony i zapłacić później temu sknerusowi, to Nóg ma swój też namiot i jest jeden dźwięk, raczej jeden dźwięk, jest jedna melodia, jest jeden utwór, który słyszycie w trakcie całej rozgrywki w grze. On się po prostu nie zmienia, ale wraz z rozwojem tego ratuszu, czy jak on się będzie rozbudowywał, ten zapętlony loop, czyli ten dźwięk, czyli muzyka, zmienia się. Po prostu zmienia się później zależnie od tego, jaka jest pora dnia, o którym też Paweł mówił chwilę temu, że jak mamy poranek, mamy wczesny poranek, mamy popołudnie, południe, podwieczór, wieczór, inna jest wtedy kompletnie melodia. Ona się jakby zmienia zależnie od pory dnia i godziny. Również pór roku. Nawet tam to też jest ważne. To też jest nawet i od pół roku. To jest bardzo, w ogóle jest ścieżka dźwiękowa, która ma czteropłytowa, czekaj, dobrze? Czteropłytowa plus jeszcze dwie płyty z piosenkami Kaka Slidera, no to każda płyta jest poświęcona każdej porze roku. Zapomniałem jeszcze o Kaka Sliderze. Jezus. No ale to za Kaka Sliderze za chwilę będziemy rozmawiać. Myślę, że to jest fajne takie podsumowanie. Tak więc naprawdę to, co gracz robi, to później jest nagradzane poprzez muzykę. To jest naprawdę mnóstwo elementów, o których byśmy nie pomyśleli, albo byśmy nie zwracali na to uwagę, grając w Animal Crossing New Horizon. Dlatego jakby tutaj zachęcam też was do sprawdzenia różnych kanałów, bo wiem, że jest kilka kanałów muzykologicznych, które naprawdę na czynniki pierwsze rozkładają sound design i muzykę w Animal Crossing. Między innymi to jest Scruffy przez 2F. Wrzucimy prawdopodobnie, jeżeli nas słuchacie na YouTubie, to będzie link do tego kanału, jeżeli byście chcieli trochę więcej o Animal Crossing, jeżeli chodzi o sound design i muzykę, poznać informacji, no to jakby zachęcam do obejrzenia tego kanału, bo tam jest mnóstwo informacji na ten temat. No i właśnie Paweł, taka wisienka na torcie Kaka Slider. To jest fenomen, wydaje mi się, ale tylko w Japonii coś takiego jest możliwe. Fenomen, czy można powiedzieć na skalę światową? Chyba nie. Bardziej powiedział, że to jest tam lokalnie w Japonii. Globalnie sama postać jest na pewno interesująca. Pies grający na gitarze, różne przeróbki. No ale co jest ważne, to że te okładki, pamiętam, że jak gra miała swoją premierę, to właśnie ty mówiłeś o tym, że tam w New York Post czy tam Times były pisane informacje Animal Crossing, ale też było między innymi pisane o tym, jak
okładki albumów powstały na bazie znanych, popularnych tak. albumów. Tak, tak, nie wiem, z Nirwany, dokładnie. Czy tam Elvis, Madonna, Lady Gaga i tak można byłoby nieskończoność jakby tutaj wymieniać. No ale to, co, o co chodzi z tym fenomenem? Pawle, czy ty byś mógł powiedzieć, kto to jest Kaka Slider? Oprócz tego, że powiedziałem, że to jest urokliwy pies grający na gitarze. Boże, jak ja mogę opisać Kaka Slidera? To jest chyba jeden z to jest na pewno jedna z najpopularniejszych postaci w całej serii Animal Crossing. Tak jak powiedziałeś, jest to biały piesek, rasy w sumie nawet nie wiem jakiej. Chyba terrierem jest, jeśli dobrze kojarzę, który ma własną gitarę. No i jego zadaniem, tak w dużym skrócie, jest grać na gitarze i sprawiać, że człowiek czuje się lepiej. Kiedy podchodzimy do niego, kiedy nasz awatar, nasz ludzik do niego podchodzi, możemy poprosić go o to, żeby zagrał jedną ze swoich piosenek. I to jest też najfajniejsze, że ta prośba jest interaktywna pod tym kątem, że nie tylko podchodzimy i wybieramy opcję, ale musimy wpisać, dosłownie wpisać nazwę albumu, oczywiście jego własnego, którą chcielibyśmy usłyszeć. Ja pamiętam, że to widziałem w Wild Wars na Nintendo DS-a, że podszedłem do niego, poprosiłem go o jakiś utwór, on powiedział spoko, ja to dla ciebie zagram. I usiadłem, moja postać usiadła wtedy na krzesełku na drugim końcu baru. KK Slider zaczął grać i nagle pojawiły się napisy końcowe. I ja byłem lekko przerażony i sobie powiedziałem, czy to jest koniec gry? Czy tak to się kończy? Ale nie, czegoś takiego nie było. Słychać było, jak KK Slider oczywiście śpiewa, gwiżdże. Czasami bywają takie utwory, gdzie szczeknie, ale widać ten piękny ruch kamery dookoła tego baru, dookoła Baltersa, który czyści te kubki, dookoła mojej postaci, dookoła Slidera. No, wygląda to świetnie, fenomenalnie, bardzo filmowo. I naprawdę myślałem, i te napisy końcowe się pojawiają, nazwiska autorów i tak dalej, i naprawdę myślałem, że to jest koniec gry, ale nagle przestaje śpiewać i mówi: hej, dzięki, że mnie usłyszałeś, nara. I gra dalej. To jest takie moje najwcześniejsze wspomnienie z KK Sliderem. Jedna z najsympatyczniejszych postaci. Faktem, że on pojawia się bardzo rzadko, bo chyba raz w tygodniu, i oczywiście możemy posłuchać, jak on gra tylko wieczorem, co jest swego czasu, swego rodzaju klimatyczne. Ale to, co jest, tego akurat nie jestem w stanie, przyznam szczerze, ani wyjaśnić, ani zrozumieć, bo jakim wielkim fenomenem on jest w Japonii. Nie wiem, czy ty pamiętasz, Mariusz, ale kiedyś swego czasu pisałem newsa o tym, że Nintendo zrobiło koncert z muzyką Splatoona i nie tylko, ale również pojawił się na scenie KK Slider w formie jako hologram. To było coś niesamowitego, więc tak jak, nie wiem, Tupac, no nie? też pojawił się jako hologram na scenie, no to mniej więcej w taki sam sposób. KK Slider pojawił się na scenie jako hologram, zagrał dla widowni, rozmawiał z nią, to było coś dziwnego, niesamowitego jednocześnie. Ale ten fenomen dotyczy oczywiście głównie Japonii, ale swego czasu również został zauważony przez europejskich, amerykańskich graczy. Wiem, że serwis Kotaku przeanalizował chyba wszystkich muzyków, w cudzysłowie muzyków, muzykalnych postaci z gier wideo, jak Celeste z Final Fantasy VI czy Parappa the Rappera i nie tylko. I serwis Kotaku uznał, że taką prawdziwą muzyczną ikoną świata gier jest właśnie KK Slider z serii Animal Crossing. To jest kolejna taka rzecz, która, przyznaję, trochę mnie zdziwiła i zmroczyła, ale no cóż, jakby nie patrzeć. I chyba ta postać udzieliła się również fanom, bo
ten charakterystyczny głos Kirka Sledera i ten bardzo charakterystyczny styl grania na gitarze sprawiły, że ten piesek dorobił się w internecie, zwłaszcza na YouTubie, takich masy naśladowców i pojawiło się mnóstwo, całe mnóstwo coverów utworów między innymi do Abby, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, Radiohead i wielu, wielu, wielu naprawdę innych, więc to jest fenomen, którego sam trochę nie jestem w stanie ani opisać, ani zrozumieć, ale z drugiej strony myślę sobie, czemu nie? Jeśli doceniamy innych wirtualnych artystów, to myślę, że taki krótkowłosy biały terierek również powinien być wspomniany również ciepło przez graczy. Ja bym tutaj z Pawłem was bym odsyłał. Sprawdźcie sami na własnej skórze, bo tutaj co możemy więcej dodać? No jest to dla nas niezrozumiałe, ale powiem tak, że niektórych piosenek, mimo tego, to nie są piosenki, powiedzmy, że tekst jaki słyszymy, bo to jest bardziej nucenie, bym to tak nucenie. Tak. Wymyślony trochę język, którego nie jesteśmy w stanie jakby zrozumieć, ale jest bardzo melodyjny i też jakby to, że jest urokliwa ta postać i to, że jest melodyjne są te piosenki, a mimo tego, że brzmienie jest archaiczne momentami, ale to nie, jakby nie przeszkadza w większym stopniu. Brzmią po prostu fajnie. Pawle. One po prostu brzmią miło, sympatycznie i naprawdę fajnie się tego słucha. No, tak więc chyba udało nam się wyczerpać w miarę prawie, temat. Prawie, Mariuszu, Mariuszu. Chyba, że ty coś chciałbyś się zapytać jeszcze o jeszcze jedną taką rzecz, bo jesteśmy, no cóż, mamy rok 2021, pojawił się Animal Crossing równo rok temu, równo rok to nawet ponad rok temu. Pojawiło się ostatnio również DLC, także widać, że Nintendo jakoś tę grę wspiera. No ale właśnie, czy... Jak myślisz, czy ta seria jeszcze nas czymś w przyszłości zaskoczy? Tak w dużym skrócie. Jak najbardziej. Nie, ja sądzę, że oni Nintendo na pewno wyciągnęło dużo wniosków po tej odsłonie. No wiadomo, gdyby nie ta pandemia, to sądzę, że więcej i szybciej byłoby tych DLC i tych takich dodatków. Ja nie liczę już na to, że będą jakieś większe dodatki pokroju te DLC, o którym już kilkakrotnie wspominaliśmy. I przypuszczam, że ta kolejna odsłona, jeżeli się pojawi na pewno na nowej odsłonie Nintendo, konsoli Nintendo, no to jeszcze więcej będzie możliwości. Nie wiem, czy to będzie znowu wyspy, wątpię. Na pewno pozwoli to na pewno pod wieloma względami więcej jakby wolnej ręki, swobody ta gra kolejna z tej od serii da nam. Więcej jeszcze będziemy mogli robić, tak? No a kreatywność, na którą obecnie ta część daje nam możliwości, no jest niesłychana, naprawdę. Jest tutaj... No to, co chcesz, to w większym stopniu jesteś w stanie zrobić zależnie tylko od twojej kreatywności. Tak więc sądzę, że kolejna odsłona... nie wiem, czy pobije sukces tej, ponieważ oczekiwania będą jeszcze większe. Sądzę, że naprawdę będą duże oczekiwania, tak więc może będzie, okaże się tak, że bardzo długo nie zobaczymy nowej odsłony Animal Crossing. A jeżeli się pojawi, no to ciężko będzie to przebić, co teraz się udało zrobić. No ale poczekamy, znaczy, zobaczymy. Gracze, fani są przyzwyczajeni do tego, że muszą bardzo długo czekać na kolejne odsłony Animal Crossing, nawet po kilka lat. Czy kolejna odsłona jeszcze się kiedyś pojawi i czy przebije ostatnią część, która pojawiła się na Nintendo Switch? No, tak naprawdę to jest jedno wielkie wróżenie z fusu, bądźmy szczerzy. Nie wiadomo, czy pojawi się nowy, większy Switch. Nawet jeśli, to pewnie sobie jeszcze trochę poczekamy. A nawet jeśli się pojawi, to czy na nim pojawi się nowy Animal Crossing, czy będzie również takim najbardziej pożądanym produktem na świecie?
No to też jest taka duża, duża niewiadoma. No, a nawet jeśli się ta gra pojawi, to czy rzeczywiście przebije swojego poprzednika, to też stoi pod znakiem zapytania. No, mam nadzieję, że już ta pandemia w końcu minie, w końcu nas ominie i już będziemy mieli z nią święty spokój. No to też pewnie w jakiś sposób będzie miało wpływ na sprzedaż kolejnej gry, o ile się pojawi. Jedynie czego bym tak naprawdę od Ciebie, Mariusz, chciał, od naszych słuchaczy bym chciał, to, żebyście zagrali w Animal Crossing w ogóle. Niezależnie od tego, czy macie ją na Nintendo 64, na GameCube, na DS, na Switchu, whatever. Naprawdę, zagrajcie sobie w którąkolwiek z tych gier. No i przede wszystkim posłuchajcie muzyki z niej. Myślę, że nie zawiedziecie się, w ogóle się nie zawiedziecie i przyjemnie spędzicie czas z tą grą. To tyle, myślę. Większego podsumowania chyba nie znajdę dla tej serii. To co? To będziemy się powoli chyba żegnać z naszymi słuchaczami, słuchaczkami i widzami. Jak zawsze serdecznie z Pawłem zachęcamy Was do śledzenia nas, subskrybowania, dawania lajków, dislajków, komentarze bardzo mile widziane, szczególnie na naszym kanale na YouTube. Też dzięki temu wiemy, w jaką stronę mamy poprowadzić nasz podcast i się rozwijać. I też bardzo serdecznie dziękujemy obecnym subskrybentom i słuchaczom i słuchaczkom. Dziękujemy za wasze wsparcie, bo jest dla nas bardzo ważne i mamy nadzieję, że to, co robimy z Pawłem, to wam się podoba. I chyba do następnego podcastu. A ja jak zwykle zapraszam na naszego Discorda, gdzie rzeczy się dzieją, rozmawiamy. O Animal Crossing jak najbardziej, ale nie tylko. Mamy fajną grupę, gdzie gadamy o mydle, o powidle, o grach, o filmach, o komiksach, o wszystkim tak naprawdę, o czym dusza zapragnie, także zapraszam jak najbardziej. A to był 35. odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu gamingmusic.pl. Z tej strony żegna Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Jak zawsze ciepło, serdecznie kłania się w pas Mariusz Borkowski. Cześć! Do zobaczenia i do usłyszenia. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.